Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Chciałbym Państwa serdecznie wszystkich przywitać na wystawie Salon 2019, organizowane przez Polsko-Amerykański Klub Fotografika. Jak Państwo wiecie, jest to 10. wystawa, która się odbywa z cyklu. Jednocześnie jest to 20-lecie, czy obchody 20-lecia istnienia klubu. Przez ten czas do klubu należało, czy do klubu przystąpiło ponad 300 członków, 300 osób, z czego wiele osób są do światowej klasy fotografowie znani na całym świecie. Podczas dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wydarzenia prezentowane prace są 40 autorów. Nie wiem, jaka jest łączna liczba prac. 130-140 prac, więc naprawdę bardzo, bardzo pokaźna ilość. Wśród osób, które prezentują dzisiaj pracę, są szczególnie z nami trzy szczególne osoby, które chciałem bardzo serdecznie przywitać imiennie. Chciałbym przywitać panią Zofię Zaleską-Bobrowski, która jest jedną z założycielek klubu. Brawo! Pana Jerzego Kosa, który również jest jednym z założycieli, był prezesem. W szczególny sposób chciałem przywitać pana Fryderyka Dammonta, który jest jednym z najstarszym członkiem klubu. Bardzo dużo jest. Nie moja wina. Proszę Państwa, jest to wieczór, który ma polegać na oglądaniu i na rozmowie, a nie mówieniu w jedną stronę. Zatem ja chciałbym Państwu pożyczyć wszystkiego dobrego podczas tego wieczoru, świetnych, wspaniałych emocji, doznań podczas oglądania fotografii i przekazać głos szefowi klubu, panu Edwardowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja zacznę od mikrofonu. Jednej informacji, może nie do wszystkich jeszcze to dotarło. 19 czerwca zmarł Romuald Dymski, który był inicjatorem powstania klubu. Coś więcej możecie się dowiedzieć o tym od założycieli. Ja to nazywałem zawsze, że on jest takim ojcem chrzestnym klubu fotografika. Proponuję, żebyśmy uczcili chwilą ciszy jego pamięci. Dziękuję. Na początku chciałem powiedzieć, że uwielbiam przemawianie publicznie. A za radą niektórych to, co chcę powiedzieć, jest mi zapisane. Fotografowie uchodzą za ludzi, którzy bardzo lubią się chwalić. Gdzie byli? Co fotografowali, gdzie wystawiali swoje prace. Nasi członkowie nie należą więc do wyjątków i też mają się czym pochwalić. Aby zrobić ciekawe zdjęcia, docierali do najdalszych, najwspanialszych zakątków świata. Bywali więc na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Fotografowali wszystkie najważniejsze wydarzenia na świecie, z wyjątkiem ostatniej wieczerzy. Pokazywali swoje zdjęcia na całym świecie, czyli w internecie. Fotografowie potrafią chwalić się nawet zdjęciami, których nie udało się im zrobić, bo coś im w tym przeszkodziło. Muszę jednak zastrzec, że takich fotografów w klubie nie ma, a to dzięki współzałożycielom klubu, byłemu prezesowi klubu, panu Jurkowi Kosowi, który
każdą swoją prezentację w klubie rozpoczynał od stwierdzenia, cytuję, pierwszą i najważniejszą zasadą fotografii jest zrobić zdjęcie. Dzięki za uwagę. Podczas 20-letniej działalności klubu padło tysiące podobnych porad fotograficznych. Dla przykładu zacytuję tu ulubione powiedzenie Wojtka Rubika. Dobrą fotografię nie robi się aparatem, a nogami. To zdjęcie z pierwszej strony naszego katalogu jest tego przykładem. To zdjęcie. Mam na myśli to zdjęcie. Większość ludzi fotografuje tę rzeźbę od frontu i to im wystarczy. Ale Małgorzacie nie. Gratuluję ci tego zdjęcia. Duma powinna rozpierać się jako fotografa. Małgorzata, pokaż się. Nasz kolega klubowy, jeden z najlepszych fotografów Tacha, doradził kiedyś jednemu z uczestników swojej prezentacji, co potrzeba, by robić dobre zdjęcia ptaków. Od tej pory członkowie klubu cytują go najczęściej. Ja to muszę zacytować tak, jak to oczywiście było powiedziane, bo cytat się nie może być inaczej. Jak chcesz robić dobre zdjęcia ptaków, to musisz sobie kupić dobry obiektyw, a nie jakieś gówno za 2000. Chcę przypomnieć, że ja także często coś mówiłem, ale jakoś do tej pory nie usłyszałem, żeby mnie ktoś cytował, więc zrobię to teraz sam. Tylko zdjęcia pokazywane istnieją naprawdę. I to jest właśnie powód, że zorganizowaliśmy ten kolejny 10. salon fotograficzny i że tu jesteśmy, aby nasze zdjęcia zaistniały, chociaż przez te 3 godziny. W imieniu członków klubu dziękuję panu konsulowi i wszystkim, którzy do tego przyszli, między innymi sponsorom. Także katalog pozwoli naszym zdjęciom dalej istnieć. Dziękujemy jego projektantowi Maćkowi Pawłowskiemu i Bogusławowi Galendzie za pracę nad nim. Pokażcie się. Brawo! Brawo! To jest ten katalog świeży z drukami, jeszcze nikt nie wyciągał z opakowania. Będzie to można później zobaczyć. Nie wiem, Maciek, Dziękuję wszystkim, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością i życzę przyjemnych wrażeń. Polski Klub Fotografika powstał 21 lat temu i my jesteśmy współzałożycielami. Założyli go Jurek Kos, Wojtek Kubik, Jarosław Poszczyna i ja, Zosia Zeleska-Bobrowski. Bardzo ładnie. Pierwsze zebranie mieliśmy w parku pod domem Jurka, który mieszka naprzeciwko Flatiron, z widokiem na Flatiron, ma to mieszkanie swoje i robi tam tysiące zdjęć Flatiron. I to pierwsze zebranie było właśnie w parku na Madison.
pierwsze zdjęcie zrobiła twoja wnuczka wtedy, Violetta. Tak. Pierwsze tak. założycielskiego spotkania. I było dobre. I było dobre, tak. I, a chciałam powiedzieć, że dlaczego powstał klub? W zasadzie wszystko się zaczęło od pierwszego spotkania, które zwołał tutaj Jerzy Majcherczyk z klubu podróżnika. On chciał po prostu przedstawić fotografów, którzy robią zdjęcia z podróży. I przyszło tak masę ludzi. Byliśmy my, był jeszcze Jan Gać, kilka jeszcze osób. Przyszło tak pełno ludzi, że postanowiliśmy stworzyć właśnie klub fotografika, który istnieje do tej pory. A ojcem chrzestnym jest Romuald Dymski, który tutaj wspomniany Edward wspominał o nim. On po prostu udzielił nam lokum w Nowym Dzienniku i tam przez wiele lat spotykaliśmy się. No i na 20-lecie zrobiliśmy takie spotkanie w tymże samym parku. No a teraz mamy 10 salon i dalej istniejemy. Czyli istniejemy i mamy. Tak jest. I piękne rzeczy są pokazywane. Tak. Jurek. Nasze fotografie. Tak jest. Jurek tu pokazuje swój flat iron, zaraz pokażemy go. A ja na tej wystawie pokazuję serię Subwayu, Nostalgia Subway, który jeździ w grudniu na Manhattanie. Jest to Subway, który jest normalnie w muzeum. To są wozy z 1930 roku. I mam tam dwie serie. Jedną to są członkowie klubu, którzy są przebrani w stroju vintage oraz inni też pasażerowie, wszyscy przebrani w stroje właśnie z lat 30. A tu jest też Krzysztof Hans, który teraz poszedł, ale on też jest z tymi swoimi dużymi aparatami i on zawsze też jeździ tym Subwayem z tymi aparatami. Fotografia. No. A Jurek jest architektem, ja też jestem architektem. I tak spotkaliśmy się jakieś 30 lat temu na Manhattanie. Pamiętasz? Oczywiście, że tak. Najbardziej. Czego? No, moim ulubionym tematem, no, może nie tematem, a techniką fotografowania jest fotografia HDR. Akurat tutaj mam, pokazuję zdjęcia właśnie robione w HDR-ze i też w pewnym sensie ulubionego miejsca rynku. Nie rynku, tylko Starego Miasta w Tarnowie, w mieście, w którym chodziłem do technikum. Byłem ostatnio na spotkaniu reunion z okazji 50-lecia ukończenia technikum, matur. Przypomniałem sobie wszystkie te miejsca. Zrobiłem trochę zdjęć, które teraz tu pokazuję. Robię fotografie HDR w różnych innych warunkach. To jest coś, co można pokazać tak, jak widzi ludzkie oko. Pan jest prezydentem klubu fotografików? Tak, prezesuję już ponad 15 lat klubowi. To jest, jak już tam wszyscy pewno mówili wcześniej, 10 salon fotograficzny. Nie byłem tylko przy organizacji pierwszego salonu, no pierwszego i drugiego. A tak to jestem przy wszystkich. Mam nadzieję, że tym razem też są ciekawe prace i widzowie mają trochę radości w oglądaniu ich. Zdjęcie.
słuchaj, tu jest paru takich delikwentów, nie ja jeden, którzy szybko zapominają. Coś powiedzą do... Jedyny, co dobrze pamięta, to jest pan Fryderyk. Gdzie on? 6 lat. Tak. On jedynie dobrze wszystko pamięta, łącznie z Syberią i Polską przedwojenną. Z tym byś wywiad zrobił. On ma opowieści. Ja kiedyś słuchałem tego. Jak w kopalniach na Syberii pracował, proszę ciebie, i ja mówię, no to w tych kopalni to było ciężko. On mówi, w kopalni to było idealnie. Dopiero jak się wyszło z kopalni, to był problem. Bo w kopalni to było tak 12 stopni Celsjusza pod ziemią, a na zewnątrz było minus 50. Z baraków do kopalni nigdy nie było tak, żeby wszyscy doszli. Nigdy to nie było. Nigdy nie było, zawsze to. Ja mówię, to słyszałem, że wtedy to się nawet psy jadło. A mówi, proszę pana, co tam psy? Myśmy jedli gronostaja. Ja mówię, gronostaja? A mówi, tak, ale jeden gronostaj na 7 osób. To tak jest. Dlatego tak długo żyje. Dobra, już cię złapię przez twoich obrazkach. Rozmawiamy. Dobrze. Nazywam się Edward Bochnak, to na pewno ulubionym tematem są zdjęcia z moich wypraw i wyprawy w różne miejsca Kuli Ziemskiej. Ostatnie to jest Etiopia, z której właśnie wróciłem. Spędziłem prawie 2 tygodnie wśród plemion z doliny Omo, rzeki Omo. Także bardzo ciekawe, interesujące życie jeszcze. U nich zatrzymałoby się, można powiedzieć, niezmienione od setek, a nawet tysięcy lat. Także spędziłem kilka dni, nocy, jedząc, śpiąc, żyjąc tak, te prymitywne plemiona. Dziękuję. Dziękuję. A jak się to robi, żeby pojechać do Afryki i zostać tam w Etiopii przez ile pan okay. mówi, przez miesiąc czasu? Kilka tygodni, byłem 2,5 tygodnia, 3 tygodnie. Jak to się robi? No trzeba, ja na przykład wybieram sobie temat jakiś. Byłem 2 lata temu w północnej Etiopii, która mnie zachwyciła. Zwiedzałem po prostu klasztory, tam są takie kościoły, kościoły w jaskinach, w ziemi, dokładnie. To jest. Także tam są te kamienne kościoły w Lalibeli, 11, jest coś wspaniałego, byłem zachwycony. Ale dowiedziałem się, że na południu jest Dolina Omo, gdzie żyją plemiona, które nie zaznały cywilizacji. Dlaczego? Etiopia była jedynym krajem, które nie zostało skolonizowane. I Dolina Omo to jest właśnie Afryka sprzed kolonizacji. Jeśli chcemy zobaczyć, poznać Afrykę dziką, taką niedostępną, bez białego człowieka, to polecam Dolinę Omo. Tam czas się zatrzymał, tam w ogóle nie ma jeszcze dróg, nie ma prądu, nie ma. Ludzie żyją blisko z naturą, dla natury i tylko dzięki własnej pracy rąk, polowaniu czy tam hodowli przeżywają. Super. Moje ulubione tato zdjęcia. Tata bardzo lubił robić zdjęcia ptakom i właśnie to. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to zdjęcie było zrobione, tak jak mówię, że to jest moje ulubione zdjęcie. A to jest właśnie moje zdjęcie z morskiego oka w trasie na rysy. Właśnie rok temu z kolegami szliśmy i jeszcze to zdjęcie jest. Ciężko jest wyjść na rysy? No, nie jest łatwo. Stamtąd, tak? No, tak, z 4 godziny się idzie z samego morskiego oka, nie? W jedną stronę 6 godzin, a schodzisz tak z 4.
Czy spaliście w morskim oku? Czy nie spaliśmy, tylko do góry na to. Miałeś GoPro ze sobą? Tak. Masz nakręcone to? Tak. Znaczy mam nakręcone z słowackiej strony, nie? Z tej strony to mi... Ze słowackiej strony też wchodziłeś? Tak. Tutaj właśnie nie wyszliśmy całkiem do końca z polskiej strony, ale z słowackiej strony. Które jest ładniejsze wejście? Polska strona. Polska jest ładniejsza? Tak. Słowacka strona jest taka bardzo sucha. Tutaj jest bardzo dużo zieleni i tak dalej, to lepsze na zdjęcia. Ja widziałem filmy z tego i też właśnie chcę wejść, tylko nie wiem, czy ja dam radę. Bardzo polecam, bardzo ładna trasa. Bardzo ładna trasa, muszę powiedzieć. Super. Gratuluję wystawy. Dziękuję bardzo. Super zdjęcie i twoje, i twojego taty. Dziękuję bardzo. Na tym salonie przedstawiam serię zdjęć, które robiłam. To się nazywa Subway Nostalgia Train. Jest to subway, który jeździ w grudniu po Manhattanie. Jest wypożyczony z muzeum i to jest 8 wozów z 1930 roku, które jeździły po Manhattanie do 1970. Jak one jeżdżą, ludzie po prostu ubierają się w stroje vintage i starają się dostosować do klimatu. Tam są stare siedzenia, takie wyplatane jeszcze, tam są wentylatory takie stare. No, jest klimat wspaniały. I tutaj przedstawiam dwie serie. Ta seria to są koledzy klubowicze, którzy są przebrani, między innymi na przykład tutaj jest Krzysiu Anc z tymi swoimi olbrzymimi aparatami starymi i inni i koleżanki i koledzy z klubu. A to druga seria, po prostu Amerykanie, którzy też tam jeżdżą. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, dlaczego powstał klub. Klub skupia ludzi, którzy... To nie jest klub dla profesjonalistów czy nieprofesjonalistów. Każdy może być członkiem klubu, jest zapraszany. To jest po prostu... Lubimy się dzielić wrażeniami, lubimy po prostu wspólnie rozmawiać, wspólnie czasami na wycieczki jeździmy, robimy pikniki. To są ludzie, którzy po prostu kochają fotografować. I się spotykamy raz na miesiąc. Także to jest bardzo fajne właśnie być z ludźmi, którzy mają to samo hobby. A jest wśród nas również, wystawia Ryszard Chorowicz, który w tej chwili niestety jest w Polsce i dlatego nie ma go tutaj z nami dzisiaj. I tak samo była z nami Ewa Rubinstein, też wystawiała. So there absolutely is something for everyone. Right. What do you take your pictures of? What is your favorite? Beauty. What is your subject? My subject is beauty, human beauty. So you photograph people? People. Yeah. Portraits in the studio or? All. Everywhere I find it. Go to his website, Daniel Ferry. Well known. Do you have a business card? I do, thank you. All right. Blinded by the light now. If I have a glass? I know, you do. Marian Żak, organizator festiwalu Chopin i Przyjaciele od 20 lat.
fotograficy mieli parę razy wystawy podczas festiwalu u nas. Jest to znakomita inicjatywa, bardzo mi się podoba, znakomicie kojarzy fotografików tutaj razem i, no i piękne robią wystawy. Także gratuluję i to 20 lat, niesamowite. Moja organizacja też 21, także bardzo blisko z sobą. No, no. Tak, w tym samym czasie prawie, tak? No. Także bardzo gratuluję, to wspaniała inicjatywa. A muszę powiedzieć, że Marian jest również kuratorem różnych wystaw. Między innymi ja wystawiałam na jego festiwalu również kiedyś. Tak. Także znamy się. My się znamy jeszcze z dawnych czasów. O, studencki, z Krakowa, nie? Studencki. No, tańczyliśmy razem. Tańczyliśmy w baletach, dwóch baletach różnych. Na razie. No, fajnie, dziękuję. Konsulat Generalny jest częścią Polski i własnością Polaków. W pewnym stopniu to jest urząd, który tutaj pracujemy. Dla nas to jest przyjemność, że możemy gościć tutaj pracę 40 osób, które prezentują swoje dokonania swoich ostatnich lat, ale też z dłuższej perspektywy czasu. Bardzo się cieszymy, że ten 10. wystawa zawsze, za każdym razem była tutaj w konsulacie i że obchodzimy tutaj 20-lecie istnienia klubu, który, tak jak powiedziałem, podczas otwarcia tego wydarzenia skupia ponad 300 osób. Wiele z tych osób są to światowej klasy fotograficy. Więc jest to dla nas prawdziwa przyjemność, że możemy być tutaj z Polonią, wspierać Polonię, a wystawiać to miejsce do takiego fantastycznego spotkania jak dzisiaj. No, miejsce jest piękne, to jest nasza wizytówka, choć nie było to projektowane przez polskiego architekta, ale jest to polska własność, którą się opiekujemy od wielu, wielu lat. Cieszymy się, że ten budynek może też służyć właśnie Polsce i promocji Polski tutaj w Nowym Jorku, bo każdy, kto przychodzi w to miejsce, jest zachwycony tym budynkiem, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz oczywiście. Dziękuję bardzo. Należy do wspaniałych klubów fotograficznych,
Jednym to jest fotoklub w Nowym Jorku, w którym ma teraz dzisiaj wystawę. I to jest, tak, to jest modelka, druga modelka, gdzie to jest przedstawienie kobiety na ziarno piasku, pokazane w skali. To tak jakby ta kobieta była takim jednym ziarenkiem piasku, ale pokazana jakby z większej perspektywy. A to jest mama mojej modelki. 29 lat, ona jest w Polsce. Została mamą. Tak, pracowałam zawodowo jako fotograf w Nowym Jorku, teraz mieszkam w Teksasie i teraz zaczęłam malarstwo. Znaczy, kontynuuję malarstwo, bo na uczelni malowałam wcześniej, ale teraz kontynuuję to malarstwo. Obie dziedziny są bardzo ciekawe, intensywne i na pewno malarstwo jest bardzo... Dobra. Na pewno malarstwo jest bardzo... potrzebna mi jest duża cierpliwość, której się uczę w malarstwie. Maluję olejami teraz, a tematy przeróżne, ale chcę wejść w contemporary art i trochę w sztukę taką abstrakcyjną. A maluję teraz zupełnie inny temat, Botticelli Girl, gdzie to jest w ogóle zupełnie inny temat, nie związany z abstrakcją, ale to jest taki trening dla mnie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Te zdjęcia są z może 5 albo 6 wypraw tam. Ja bardzo lubię to, dlatego że tam jest prawie że wszystko. Poza tym, że jest zupełnie unikalny krajobraz, a to też jest bardzo wiele indiańskiej historii tam. A tam te wszystkie szczepy się rozszczepiały i nie wiadomo, co się stało. A przeobrazili tego wszelkiego rodzaju nieszczęść, unikali w jamach i tak dalej. Na przykład tutaj jest nadzwyczajne miejsce, nazywa się Bandelier National Park. I w tym Bandelier National Park, to jest cała ściana wąwozu przedziurawiona zupełnie jak szwajcarski. I to wszystko były piękne mieszkania. A także to wszystko jakieś z dziwnych powodów, a w pewnym momencie i to przez cały ten obszar. Opuścili to wszystko i przeniesie się nie wiadomo gdzie. A także to jest bardzo ciekawe. Tutaj, a to zdjęcie mi się bardzo podoba, dlatego że nakryłem tego jego chłopczyka, jak liczył pieniądze. I on mi powiedział, że za 25 centów da sobie zrobić zdjęcie. Więc mu dałem te 25 centów i powiedziałem, że w innej pozycji zostaną inne 25 centów. Także tego bardzo się podobało. A to jest Montezuma Palace. To było może jakieś 500 lat przed Montezumą. A także, jeżeli chodzi o to, to jest wspólne opowiadanie, nie wiadomo co, ale bardzo ciekawe. To jest nadzwyczajne miejsce. Tutaj 800 lat w tym samym miejscu mieszkają i się ciągle mieszkają. I tego zmienili budowę zadobi, zadobi sposobu budowania, a do tego, jak biali tutaj przyszli, to się dowiedzieli o tym, że drzwi można robić i okna, i wtedy zmienił zupełnie swój architektoniczny system. To jest przepiękne, a to jest w Arches National Park. I to jest dokładnie, w jaki sposób te wszystkie łuki się tworzą. Dawniej tam było morze, to morze pozostawiło sól i ta sól pęcznieje, jak się wilgoć do tego dostanie i to posuwa ziemię w górę i to pęka tak pomagająca przyjęta zmienia. I to jest właśnie to, co ten fenc i to potem przez erozję tego wytwarzają się te łuki. A to jest nadzwyczajne, to jest historyczne zdjęcie, dlatego że ten łuk się, to był najdłuższy łuk w całym parku, a Arczyz na Szopa, on się zapadł jakieś 3 lata temu, nie ma go już. Także to jest wszystko historia. Ja przepadam za tą okolicą, tam jest tyle ciekawych rzeczy, że jest rozkosz, żeby to widzieć i fotografować.
pięknej wystawy. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zainteresowanie. Jak się pani podoba wystawa? Przedstaw się najpierw. Dzień dobry. Hanka Hartowicz. Ja byłam kiedyś członkiem tego klubu przez parę lat. Chodziłam na spotkania i bardzo miło to wspominam. I muszę powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz, że przez 20 lat Edward Madej i Zosia tutaj obecna ze mną i grupa ludzi, którzy naprawdę kochają fotografię, potrafili utrzymać ten polski klub fotografika, bo to nie jest łatwe. Ludzie mają bardzo różne zainteresowania, nie mają czasu, ale tych parę osób, które naprawdę są wielkimi artystami i których bym chciała tu wymienić, żebym nie zapomniała, to jest Zosia Zeleska-Bobrowski, oczywiście szef klubu Edward Madej, ale wspaniały fotografik Fryderyk Dammont, Jurek Kos. Jestem wzruszona, że go tu widzę, bo on był z tym klubem od wielu, wielu lat i naprawdę jest jednym z filarów, tak samo jak Janek Hausbrandt. Wśród tych najwspanialszych naszych filarów polskiego klubu fotografików jest oczywiście Wojtek Kubik, wspaniały fotograf. I oczywiście jest bardzo dużo osób. Kiedy ja należałam do tego klubu na samym początku, to było nas 15-12 osób, teraz jest dużo więcej. Zdjęcia są ciekawe, wszystkie są ciekawe, bo są jakby odzwierciedleniem tego, co ludzie czują, co w nich siedzi i chcieliby innym przekazać. Także gratulacje dla wszystkich i niech dalej pracują. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że Hanna jest założycielem Festiwalu Polskich Filmów w Nowym Jorku. I wiem, co to znaczy organizować imprezy, a właściwie tylko dzięki pasji osób, które chcą z nami pracować. Ile twój festiwal? Festiwal 15-lecie obszedł w tym roku, miesiąc temu. No a oni 20, także jest 21 w tym roku. Będzie 21. No, to jest fantastyczne. Dziękuję bardzo. Cicho, to będzie słyszał. Czekaj, będę.
zdjęcia, bo mnie praktycznie. Została wybrana przez członków klubu jako okładkę, przez kto design opracował tę stronę. A nie mieszka gdzieś blisko Gransowska przez? Nie, ja mieszkam na Brooklynie. Robię zdjęcia głównie na Brooklynie, na Manhattanie. A to zdjęcie zostało zrobione na Brooklynie? Nie, to zdjęcie zostało zrobione na Grounds of Sculpture w New Jersey podczas jednego z naszych plenerów zorganizowanych przez fotograficzny klub. I fotografowaliśmy różne rzeźby. Głównym celem tego było praktykowanie techniki HDR-u. Ponieważ wszyscy fotografowali tak samo, ja szukałam nowej perspektywy i to jest efekt tego poszukiwania. Chciałam powiedzieć coś innego o tej rzeźbie. Chciałam, żeby było inne. Na pewno się to pani udało. To jest technika, kiedy wykonuje się zdjęcia, serię zdjęć o różnej ekspozycji, może być 3 zdjęcia, 5 lub 7, ja robiłam głównie 5 lub 7, ponieważ to był workshop i taki trening, plener, to chciałam, żeby mieć wszystkie możliwe naświetlenia. O to chodzi, żeby mieć zarówno detale w cieniach na zdjęciu, jak i również wszystkie detale w jasnych regionach. Normalnie, kiedy wykonujemy zdjęcie, to dynamiczny range zdjęcia nie jest tak zarekordowany przez kamerę. Zawsze są albo obszary, które są zupełnie ciemne, albo obszary, które są zupełnie białe. Szczególnie to widzimy na zdjęciach z telefonów komórkowych, prawda? No, tutaj w tym wypadku jest cała seria zdjęć i są do tego specjalne programy, które nakładają te zdjęcia automatycznie i my tylko robimy tak jest małe adjustment, które ma być obszar jaśniejszy czy ciemniejszy. Czyli potem jak pani zrobiła takie zdjęcie, to potem pani robi to w Photoshopie jeszcze raz? Nie, to nie musiało iść na Photoshop. Ja używałam Adobe Camera Raw i tam automatycznie można wyselekcjonować zdjęcia, które mają być nałożone na siebie. Czyli mamy te najczęstsze regiony z jednego zdjęcia, te pochodzą z innego zdjęcia, wszystkie pomiędzy pochodzą z innych zdjęć. Czyli mamy pełną informację, to jest to wszystko, to co przy użyciu tej techniki widzimy, wszystko to co widzimy gołym okiem. Czyli my, kiedy patrzymy, widzimy detale zarówno tutaj, w jasnych obszarach, jak i w ciemnych, ponieważ taka jest specyfika naszego wzroku. Kamera tego nie widzi. Kamera jest trochę bardziej uśpośledzona w porównaniu z naszym wzrokiem, dlatego musimy używać technologii. Magdalena Abakanowicz, to są manekiny wchodzące do galerii, stały przed galerią. Ponieważ zrobiłam kilka zdjęć z różnych pozycji tych manekinów, ale czekałam na żywego człowieka. I ten żywy człowiek mi się tutaj pokazał. W ramach kontrastu kolorystycznego. I sztuczne i prawdziwe. Bardzo fajnie, surrealistyczne. Surrealistyczne. Dlatego tytuł tego jest Walking Among Strangers. Tylko, ponieważ nie wiadomo, kto między kim maszeruje tak naprawdę. Idzie, przychodzi. Drugie zdjęcie jest dla mnie bardzo, bardzo ważnym zdjęciem.
tutaj, jeżeli się dobrze przyjrzysz, zobaczysz dwie twarze, dziecka i dorosłego, które się stykają czołami, czyli są tak jak gdyby ze sobą bardzo blisko. I to jest zdjęcie bardzo emocjonalne dla mnie, ze względu na to, że zostało zrobione miesiąc przed chorobą mojego taty w Polsce. I robiąc to zdjęcie, nie wiedziałam o tym, że tato za miesiąc będzie bardzo chory. Wróciłam tutaj i przed wyjazdem to zdjęcie z kuchni naszego mieszkania zostało zrobione. Siedzieliśmy razem z tatą w kuchni, czyli tak jakbym ja siedziała, tato siedział, zdjęcie zostało zrobione. To zdjęcie nazwałam w pierwszym momencie Skrzydła Anioła, ale jak się dobrze przyjrzysz, to również tam są dwie twarze. Zresztą tytuł mojej wystawy jest Imagination. I tutaj masz dobrą twarz z nosem, z dobrą brodą, z okiem, a tu masz złą brodę, zły nos, złe oko. Czyli też kontrast, kolejny kontrast, dobro ze złem. Super, super, super. Tu jest miłość rodzicielska, dobro ze złem, albo Skrzydła Anioła i Rocking Among Strangers. Pięknie, Małgosiu, gratuluję. Dziękuję. Super, jak bardzo ładnie powiedziałaś, niepotrzebnie się zupełnie... Poza tym, to jest wszystko, jak zauważyłeś, prawdopodobnie moje poprzednie zdjęcia były bardzo intensywne, kolorystyczne, tak jak mój strój dzisiaj. To jest bardzo wyciszone już w tej chwili, czyli już jest tak jakby inny, na innym w ogóle poziomie to, te zdjęcia są zrobione. Ja nie mówię, że no, na innym poziomie, już na innym odbiorze. Sam jako fotografia. Ja jako fotografia. Sam siebie wystawiasz. Nic nie wieszałem tutaj. Musiałem się sam powiesić. Kolor do mnie nie przemawia. Posłuchaj, powiem ci dlaczego. Kolor do mnie nie przemawia dlatego, bo on operuje kolorem, a ja lubię, żeby na zdjęciu było coś graficznego. Rozumiesz, jakiś element graficzny, który zamyka mi fotografię. A kolor działa plamą kolorystyczną. Jeśli weźmiesz faceta w czarnym płaszczu z czerwonym szalikiem, to nieważne gdzie to jest i jak to jest, to już jest zdjęcie kolorowe. A w czarno-bieli musi być jakaś inna rodzaj grafizacji. A poza tym zacząłem fotografować w czarno-bieli, bo wtedy nie było koloru. I to i do tego się przyzwyczaiłem. Co? Nie, wywiadu nie chcę mi się udzielać. Za późno jest czy za wcześnie? Za wcześnie. Jeszcze poczekamy 10 lat. Jeszcze poczekamy, może nie 10. Może nie 10 lat. Słuchaj, w tej chwili nie mam nastroju na wywiady. Parę rzeczy skończyć, które kończę skanowanie swojego archiwum. To mi zajmie jeszcze pewno. To po tobie zostanie. Co? Co po tobie pozostanie? Długi. Skanuję, żeby było tak. Żeby było całe w formie cyfrowej, bo z negatywów tego nikt nie obejrzy. Co znaczy najważniejsze? Słuchaj, wiesz co? Myślę, że młodość. Myślę, że młodość. Jeśli człowiek jest młody, to jest najważniejsze, bo
Życie jest po to, żeby się nim jak najbardziej cieszył. I w młodości się cieszysz. A im się robi starsze, to bardziej to się tonizuje. Weź te światło. Tylko nie bardzo wiem, co mam mówić. Jestem za wysoki, panie. Nie mogę, tylko cię widzę, połowę do nosa. Ale te złe, te światła są za mocne. Za mocne? To już nie mogę być słabszy, mogę mieć tego mocniejszy. Teraz nie będę mógł fotografować. Dobra, możesz mnie przedstawić za kogoś innego jeszcze tutaj, jeżeli ktoś jeszcze, żeby nie mógł zrobić wywiad z nim. Nie znasz tego kogoś? Nie, no znam, ale wszystkich znam. Najlepszy to pan Fryderyk. Pogadaj z nim. No jest kilka ciekawych prac. W ogóle uderza różnorodność od krajobrazów, portretów, zdjęć, które mają wartość historyczną. Na przykład widziałem jeszcze takie zdjęcie pomnika Katyńskiego na tle World Trade Center przed zburzeniem tego. Są dosyć ciekawe krajobrazy, są ujęcia takie dosyć niezwykłe, przypominające kolaże, na przykład zestawienie jakiegoś portretu kobiecego z kotem i odwrócenie proporcji, zupełnie kot ogromny, kobieta mała. Także mają ciekawe podejście autorzy do fotografii i jak widać, no, różnorodność jest i tematyczna, i pewnie techniczna, i poziomu, ale to jest właśnie cały urok tego, że w tym klubie mogą się wypowiadać i profesjonaliści dużej klasy, i ludzie, którzy dopiero zaczynają, którzy przychodzą, ty rozmawiają, uczą się. Jak rozmawiałem wcześniej z kilkoma przynajmniej osobami, są bardzo zadowoleni z tego, że mają kontakty, że mogą tutaj i siebie jakoś przedstawić, zaprezentować, wypowiedzieć się i nauczyć się czegoś jeszcze od mistrzów.